Cześć Tu tu! Aluś I tatuś, i siemanko, niezłe. Jest podróżanko. Podróżanko, podróżanko, pozdrawianko. Dziś nowości otwieramy od Ediba. Polsko. To jest specjalny zestawik. Znaczy, to jest teczka. Dokładnie jest. Podróż super film sam. Niezbędnik małego podróżnika. Czyli to jest taka teczuszka. Weź otwórz, Olusiu, zaraz pokażę. No tutaj nam się niestety zdarło w drodze. W drodze, podczas paczuszka do nas szła. To jest nowość. Teraz już jest dostępna w sklepach, w kioskach, w Empiku i od poniedziałku będzie na ediba.pl. Na ich stronie będzie można też to kupić. Wiesz, Olusiu? I patrzcie, to jest taka walizeczka, którą można zabrać w podróż. Pamiętacie, była taka piosenka: jedziemy na wycieczkę, zabierzemy misia w teczkę. To teraz jedziemy na wycieczkę, bierzemy finksy w teczce. W teczkę. Teczce. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co tam jest. Ale zanim to obejrzymy, to mamy też najnowszą gazetkę. Na razie zobaczymy w najnowszej gazetce. Zaraz wszystko się dowiemy. Bo tutaj jest też coś fajnego. Bo jest podróż w tej gazetce, też wydane przez Ediba. Jest podróż przez wszystkie serie Super Fink z przystankami wypełnionymi ciekawymi zadaniami. Czyli co jest gra? Zaraz zobaczymy. Jest gra. Oczywiście tu są wszystkie serie Super Zings do serii 5 i Super Fink Secret Spice. Tak? Serii pierwszej. Nie, nie ma serii. Już Super Zingsy były seria pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. A Super Finksy już nie mają numerycznie, czyli seria pierwsza, seria druga, seria trzecia, tylko mają swoje nazwy. Kolejną super serią już pewnie niedługo będzie, ale to już niektórzy wiedzą, niektórzy nie, nie będziemy zdradzać. Już niedługo. Może po wakacjach, może w trakcie wakacji. Zobaczymy. Okejosko, superosko, odlotosko. Mamy tutaj Super Finksy 3 saszety, ale najpierw zobaczymy saszety, bo tutaj też są. Bo tutaj w tym zestawie, tu widzicie, poczekajcie, żeby mi światełko się nie odbijało. Mamy tak, dwa Super Finksy, czyli dwie paczuszki, to będziemy otwierać 5 razy. Jeden plakat z planszami gier, czyli można sobie pograć. I jeden obrusik, pewnie obrusik, jak jedziecie na wycieczkę, zabierzacie Finksy w teczkę, to rozkładacie sobie na przykład na polance, obrusik rozkładacie i jest granko, opowiadanko i różne wariacanko. Ale mniej gadania, więcej otwieramy. Nie, teraz nie otwieramy tego. To otwieramy, jak wyciągniemy 5 z tego. Ale najpierw zobaczymy, co jest w gazetce. Zabawy edukacyjne, super film! Zawiera 5 plansz do zabawy i nauki. Czyli też taki fajny zestawik. O, tu jest jakiś wyścig. A to jest to chyba Super Finksy atakują. To trzeba kosteczki. Tu mamy jakieś opowiadanie. Wiadomo, we wszystkich tych gazetkach nie będziemy wszystkiego pokazywać i zdradzać, bo musicie sobie, ewentualnie nie musicie, jak chcecie, można sobie kupić. O, tu są jakieś doświadczenia. Kolejna gra, finałowa gra, przystanek serii pierwszej. Czyli każda seria ma chyba swoją grę, bo tu jest seria pierwsza. Na pełnych obrotach. Do gry potrzebujesz dwa Super Finksy, bohatera i złoczyńca, którzy będą konkurować ze sobą w tym wyścigu. Kostkę do gry wygrywa ta postać, która jako pierwsza dotrze do mety Enigmy. Czyli taki typowy wyścig. Tu musimy zgadnąć reflektor i tak dalej. Tu mamy do opracowania. No. No brawo. Frytki są tu. No brawo. Dobrze, że nie widzicie. I to... jest. Zupy są. No, to? No, no, no. Tu. Pięknie. A, macie jeszcze jedno, zobacz, zgadnąć, hot dog jest. No, 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 no. Hot dog jest tu. Hot dog jest tu. Co tam jeszcze, szybko, poczekaj. Kolejna gra. Kolejna gra z drugiej serii. Czyli każda seria ma swoją grę. Tu trzecia seria. Bo tu z pierwszej serii, czyli są różne przygody, opowiastki i zadania z różnych serii. A co tu no jest? Tutaj trzeba liczyć do 100. Zobaczcie, ja cię jaki gacie. Pewnie jakiś konkursik, a to się dowiemy. Robo! Ciekawostki o robotach. Są napisane ciekawostki. Jakąś jedną ciekawostkę? A to jest zbudowane. Iron Punch to najzwinniejszy robot w Kaboom City. Nie wiem, czy pamiętacie roboty. To ten złoty jest naj...
Najsłynniejszy, okej, okay. Najzwinniejszy, nie najsłynniejszy. Co to jeszcze? Kolejna gra, ucieczka, finałowa gra z Secret Spice. A co ty znowu szkatarek masz? Matko Boska Cinstuchowska, on ciągle psy zimbiony. Za mało je owoców? Nie, owoców je Oluś dużo, prawda Olusiu, Ponczusiu? Więcej od Tobiaszka. Więcej od Tobiaszka, czyli Tobi i Lego. Okej, okay, tak przewertujemy. Ale tutaj jest go gra. Tak, widzieli. O, tu jest fajnego. Informacje. Rozszyfruj sekretne informacje. Co tutaj jeszcze? Nie no, dawno już nie było tak ciekawej gazetki z taką ilością zagadek i gier, więc śmiało, co mi w piaskach. I dobra, otwieramy naszą teczkę, walizeczkę, którą zabieramy na wycieczkę. I w tej teczce, moi mili. Pokaż. Nie. Najpierw. To jest chyba ten obrusik. Wiesz? To nawet taka podkładka pod myszkę. Zaraz wam pokażę, tylko wyciągnę z tej foliki, żeby się za bardzo światełko nie odbijało. Zobacz, ale super. Nie, ale to jest ten pewnie taki mały obrusik, który można położyć, żeby tam niczego nie pobrudzić. Zobaczcie, są wszystkie postacie. No może nie wszystkie, ale czaderska, fajne jest, fajna bzetyka w ogóle. Prawda, Oluniu? Czy nie? Kolejną rzeczą magiczną. Na pewno są dwie saszetki. Czyli jest kolejna. Nie wyrywaj. Polowo, jedna. Teraz tak. To jest ta plansza. Ale tu musi być czaderska gra. Zobaczcie. Ale tu się dzieje. Poczekaj, pokazuję widzom. Pokaż. Zobaczcie. Co tutaj się dzieje? Pełno popisanych rzeczy. Przygoda w górach. Czyli całe przygody. Bohaterowie Cabo City wybierają się na biwak w góry. Trasa nie jest łatwa. Jak to na wycieczkach, prawda? Oni a kończyli. Tutaj się zaczyna chyba. Tak, tu jest start, bo jest napisane. Łatwa, bo po drodze czeka na nich szereg trudności, wyzwań. Czy uda im się koniec. Dotrzeć do celu? Koniec jest... Gdzie jest koniec? Koniec jest... Meta, tu. Czyli zobaczcie. Całą tą plansiorę i trzeba przejść. Tu jest start. A meta jest tu, czyli dookoła. Z drugiej strony zaraz zobaczymy, ale zobaczmy jakie na przykład zadania. Zagramy. Powiedzmy tu w dziesiątce. Pokaż swoim przeciwnikom, jak przepłynąłbyś rzekę, przesuwasz się na 15 pole. Czyli trzeba pokazać. Widzisz tutaj? Jeśli wybrałeś tą drogę, tu się przesuwasz. Świeżny cement. O, dziewiątka. Zaśpiewaj ulubioną piosenkę, by przesunąć się o 3 pola. Czyli trzeba też śpiewać. Ja cię, ale gacie. Umiesz mówić jak robot? Jeśli tak, to przesuwa się na pole 16. Olek, umiesz mówić jak robot? Jestem robot z planety Mars. Czyli przesuwa się na 16 pole. Po drugiej stronie mamy kolejną grę. Tak. Tak, to jest kolejna gra. Poczekaj, a gdzie się tu zaczyna? Gdzie jest? No właśnie szukam tu. Jeden, tu. I dwa, trzy, cztery. W grze bierze udział co najmniej dwóch uczestników. Każdy z graczy rzuca po kolei kostką i przesuwa swojego superbohatera. Kto pierwszy dotrze na plażę, ten wygrywa. Czyli tu lasy, rzeki, góry, a tutaj plaża. A na plaży słońce, plaży. Tutaj 39 pól. Ale czadzio. Ale to jest fajniejsze. I fajne jest to, że jest taka gruba, zobacz, dotknij, że się tak za szybko nie zniszczy. To mamy. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy kolejną gazetunię. Pokaż, podróż. Ja teraz chcę podróż. Dobra, podróż ja. Super Finksami. Tylko pokażę. Pokażę czy nie pokażę? Nie pokażę. Nie, no muszę widzą pokazać. Tajemnica. Chodź, tajemnica jedna. Bo to pokazujemy, zobaczcie, jakie ma fajne kolorki, takie prawdziwe. Na jednym z naszych filmików chyba było taki tło mieliśmy. Okej, okay. No to przekładę, przekręcę. Podróż należy do, tutaj podpisujecie sobie, czyja to jest książeczka na podróż. A, bo tu są wyrywane kartki. Właśnie, to jest ważne. Dlaczego? Poczekaj. Zacznij X, ten środek transportu, tu do bla, bla, bla. No to sobie każde zadanie możesz wyrywać, bo to jest jak ekspres. Coś do rysowania. Czyli na przykład skończysz to, wyrywasz sobie i odkładasz do teczki, żeby było w tym tylko rzeczy nierozwiązane na przykład. Wiesz? No widać, że jest. No widać, taki, jest takie, wiesz, taki ekspres. Poczekaj, zobaczymy, czy widzowie będą to widzieli. Gdzie jest taki ekspres i tutaj ja nadedrę jedną karteczkę, żebyście widzieli, że można to sobie odrywać.
Albo można na przykład, wiecie, że idziecie na wycieczkę, nie brać całej teczki, można sobie oderwać jedno zadanko. Poczekajcie, zobaczymy, czy mi wyjdzie. O, ale to się łatwo, zobaczcie, cyk, 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 się odrywa, ale my nie będziemy odrywać. A Tobi i Lego też dzisiaj wraca z przygody. A, dzisiaj wraca z przygody, bo był na koloniach. I dzisiaj wraca, stęskniłeś się za Tobi i Lego? Tak. Pozdrawiamy Cię, Tobiaszku, fajnie, że już wracasz, bo wszyscy za Tobą tęskniliśmy. Tu jest do złożenia kostka, kryjówka szpiegów. Zobaczcie, trzeba to sobie wyrywać, widzisz? Wyrywasz sobie tą i składasz sobie kosteczkę. Nie, to się wyrywa, ale to wycinasz i potem to składasz. Tu masz kolejny, pokazane jak robić prawdziwe samoloty papierowe. Takie jak był też jeden z Inks, pamiętasz, czy Kings? Tutaj mamy, chcę mieć moce, pełno różnych gierek, zagadywek. A teraz pokażę Ci jedną z tych, bo to jest takie trudne. A, to jest takie trudne, bo tu jest... Widzisz? Oluś uwielbia rozgryzać takie cienie, czyli który cień należy do której postaci. No to zobaczmy jeden i... Ale uważaj, kochanie, bo znowuż trącasz nam nagranie. No dawaj, ruchy, ruchy. To jest to. Dobrze, to następne. O, tu mamy jakiś labiryncik, sprzątanie miasta, kop znajdź pięć różnic, tararara, naprawdę, na wytyczkę... Do rysowania. Do rysowania. Do malowania. Malowania. Od tej pory na wycieczkę nie zabieramy misia w teczkę, tylko zinksiory i finksiory, teczunia. I mamy. A teraz czas na ostatnie, bo już finał. Ale poczekaj, poczekaj. Ja tu schowam. I tu schowam tą gazetkę. I tutaj naprawdę zmieści się parę innych gazetek i parę. Myślę, że cała seria super finsów też w tą teczuszkę wejdzie. Poczekaj, bo ja tu muszę to zrobić. Nie! Otwieraj, nie bądź taki. Ole. Co? O, sam to powiedziałem. Nie, ja tak nie mówiłem. Zamykamy teczunię. Wyciągamy rączunię. Cik. Wyciągamy rączkę. I mamy walizeczkę. Walizeczkę i z nią jedziemy na wycieczkę. Dobra, otwieramy. Pierwsze. Ciekawe, czy coś się nam trafi. A my już chyba mieliśmy wszystkich z tego, nie? Z tej serii. Tak, wszystko. Kosz. Taram, tam, tam, tam. I... Chociaż śmiesznie by było, ja teraz otwieram po prostu. Uwaga, i agencior. Otwieram. A co to była walizeczka? Czyli walizeczka, zobacz, antena. Trafiliśmy też walizeczkę. Ale pokazuj, antena. Ale to sprzątamy. Czekaj. I co tam masz kolejnego? Mikrofon. Mikrofon. Też agencior. Hello. Przepraszam, czy podoba się panu teczka na wycieczka? Tak. Tak, podoba mu się, ale pełnym zdaniem, proszę pana. Podoba mi się, ale muszę się rozłożyć. On musi się rozłożyć. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Rozłączyć. Okay. A, rozłączyć. A, i ostatni, co tam? Żarełko dla piesiunia, pąciunia, piniunia. Okej, okay, to tyle. I jak zwykle, kurka, rurka, czego nie powiedzieliśmy? O łapkach w górę. Subskrypcji, dzwoneczku, ding, 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 ding. Zabierzcie subskrypcji, łapkę w górę i dzwoneczek w teczkę. Teczkę, walizeczkę, żebyście mogli nami oglądać i podziwiać nowości. Nowości, nowości, bo już niedługo kolejne filmiki. A, jeszcze jedno. Wpadajcie też do nas na Instagram, bo jeżeli chcecie, żebyśmy się rozwijali, to nasz Instagram też musi się rozwijać. A mamy na razie mało obserwujących na Instagramie. Wpadajcie, Instagram, Oluś i Tatuś. Wpisujecie i znajdujecie. O, tu się wyświetla link, czy opis, znaczy małpa. Wpisuje się Oluś i Tatuś. Będziecie mieli napisane teraz i tam wchodzicie i nas znajdujecie i dajecie, obserwujemy i dajecie serduszka pod wszystkimi zdjęciami, bo są różne zdjęcia, fajnie być z nami na Instagramie, a jak będziemy mieli więcej czasu, to będziemy nagrywać relacje codziennie, takie krótkie. Okej, okay. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Ci, co wyjeżdżają, życzymy Wam udanych wakacji, zabierzcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, zabierzcie Teczu, taką teczkę. Teczkę z Xami. Idziemy na wycieczkę, zabieramy Tinksy w teczkę.
Dobra. Ja wyłączę teczką. Wyłączysz teczką? A to już kończymy? No tak, kończymy. No to trzymajcie się. Udanych wakacji i jeszcze do zobaczenia, bo będziemy cały czas dla was coś nagrywać. Może nie tak często, ale będziemy. Bo wyciągam z teczki kartkę. Nią. Kartkę wyciągam z teczki. Tu, pamiętasz, że tu jest wyłącznik? Dawaj, to wyłączam. To na razie pa, hej, pa. Pa.